Dobra. To dzień dobry wszystkim. Po raz kolejny jeszcze raz. Cześć wszystkim. Witamy na zawodach. Zawody charytatywne. Wiadomo, o co chodzi. Szczytny cel. Po programie ciebie. W pierwszej kolejności zawody wiadomo organizowane przez Imhotep. Firmę Imhotep. Dzięki tutaj Dawidowi. Nie tylko mi, Arturowi, Pawłowi. Dokładnie. Dobra, w formie organizacyjnej zaczniemy może od tego, mamy tutaj paru sponsorów, którzy... Udało się zebrać tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby jak najwięcej kasy przeznaczyć dla fundację, dla małego. Przede wszystkim mamy też parę nagród dla zwycięzców, tak, jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Jest nawet i czwarty. Big Fish, jest Big Fish, są pakety startowe, będą pakety końcowe, żeby każdy miał coś. Także nikt z pustymi rękoma nie wyjedzie. Stąd. To siostra z zakonu dzwoni. Siostra zakonna. Z pracy dzwoni. Gdzie ty jesteś? No i dobra, w pierwszej kolejności zaczynamy od losowania stanowisk, tak? Pierwsze robimy losowanie, kolejność losowania stanowisk, tak? Dokładnie. Czyli team, który losuje, tak, losuje następnych i to tak działa kaskadowo. Zaczynamy. Czyli pani Dorota... Po 12, tak. Znak sygnałowy nie będzie. Nie będzie o 12. Czyli wybieramy się punkt 12, zaczynamy łowić. Każdą rybę zgłaszamy od razu do sędziego i sędzia przychodzi, waży, żeby tych ryb nie przytrzymywać w workach. Numery telefonów trzeba by było podać. To podamy numer telefonu. No chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej. Napisać numer telefonu przy nazwiskach na liście. No, na liście się zapisuje ten numer telefonu, żeby każdy miał, żeby tam czasem kto amura złowi, żeby go nie przetrzymywać w workach, bo wiadomo, amur jest delikatny, żeby nic mu się tam nie stało, nie? No, masz barkę. Przy losowaniu, wiadomo, niech każdy sobie zapisze ten numer telefonu do sędziego, nie wiadomo. Łowimy, zgłaszamy. Ważenie, wypuszczamy. Tutaj najważniejsza rzecz jeszcze, zakaz łowienia na morzach Adriatyckiego, tak, NCA, zakaz łódek zanętowych, wiadomo, środków pływających, żeby to było jasne. Zakaz wędek. Dobra, co do sponsorów. Sponsorów mamy, jak widać na banerze, dosyć się tego uzbierało, a może odczytam. A więc tak, tutaj podziękowania dla pana Krzysztofa i dla pani Magdy za udostępnienie łowiska. Sponsorami jest łowisko Batuca, tak, Rusiec, Kamień, Undercarp firma, Marek Kowalczyk, Carp Food, Carp Gravity, Trotka, Witchwood, Neko Carp, Borobites, Fish Food. Trochę tego jest. Jest, no niestety. Można usiąść. Jackson, Mikado, Pan Ryba, Sangre Anaconda, Verax, Epirania.com, Carp Style, Space Bites, Genesis Carp, Carp Service Wacławik, Team Crazy, Śruba z Bites, Fantasy Bites, Carp Team Jaszczyk, Tanie Wędkarstwo Sklep, Carp Gravity, PVA Hydrospol, Brzana, Sklep Wędkarski, Kabot, producent łodzi, Zuza Carp, Restauracja Wok oraz Imhotep Carp.
Co do restauracji Bok, to jutro przyjadą z zupą gulaszową do nas, tak w godzinach między 13 a 14. Także wszystkich, jak przyjadą, to zaprosimy na ciepłe danie. Flaki? To się doczołgasz. Ale to też trzeba by karmić. W razie czego na plecy ci przyczepię taką miseczkę, wrócisz. Ja na pewno to doniosę. Zimne będzie. Dobra, jeszcze z takich ciekawostek, końcówka, wiadomo, koniec zawodów, godzina 12, spotykamy się tutaj, gdzie się to wszystko rozpoczęło. Tak jak się rozpoczęło, tak się będzie kończyło, grillem. Ale co innego będzie serwowane. Ale co innego, to ja już nie wiem, to już od kucharza zależy. Nie, pan Krzysztof jest tutaj, tu na łowisku. Tu na łowisku nie zabieram nikomu jego funkcji, więc... Jeszcze przypominam o alkoholu, tak? Z umiarem, tak? Wszyscy jesteśmy dorośli. Nie pijemy. No, lepiej w ogóle nie pić. Co mówisz? Nie pijemy, nie? Dawaj, bo postawieństwo i spadamy. No to... Dobra, to zawodu. Przyklekijmy teraz wszyscy. Księdza. Koperta. Dobra. Już koperta jest, także możemy zaczynać. Pani Dorota. Zapraszamy do zdjęcia. Pani do. Wszystkich, tak? Chodźcie, jeszcze zrobię wam zdjęcie, bo zanim się rozpierzchniecie, ja wiem, że już jesteście na ciśnieniu. Po losowaniu was już nie utrzymałem. No? Powinno być git. Miałeś wytarowaną tą panią? Tak, na zero. Tylko, że worek odjąć. Thank you.
Andrzej za chwilę wyczyta wszystkich wygranych. No i co? Mam nadzieję, że się spotkamy na następnych zawodach. Tak, zrobimy już trochę je później, żeby nie było tak zimno. Tak, to zdecydowanie. Troszeczkę później. W lutym. W lutym? Albo w grudniu. To jest dobry pomysł. Wtedy śnieg weźmiemy, nie pada. Weźmiemy to pod uwagę, ewentualnie losowanie zrobimy. Do maszyny losującej wrzucimy kilka kulek z numerami. I specjalnie dla Rafała wylosujemy w lutym. Będzie kowa. No dobra. To w takim razie zaczynamy odczytywanie. No to zaczynamy. Pierwsza ryba. Artur Zaręba. Brawa. Big Fish. Grzegorz Miracki. No i zapraszamy, zapraszamy. A wielkość, wielkość? Poczekaj, bo musimy tutaj... Kartki zabrakło. Wagi zabraknie. To jest to. Ile mam jeszcze dla ciebie? 10 ciężarów. Nagrody dla ciebie. Żebyś zabrał do samochodu sobie. No, kilometrowy. Tylko samochód powiększ. Nie wiem, gdzie to zabiorę właśnie. Dobra, zaczynamy. U mnie jeszcze trochę miejsca jest. Idę przed was. Trochę was zasłonię. Marcin Paciorkowski, Paweł Płaza. Łączna waga 11,30. Paweł, który tosz? Proszę, to dla ciebie. To dla ciebie. To takie foteczki. I teraz nasza wspaniała koleżanka podaruje wam oto takie cudo. Zapraszam was na trzecie miejsce. Bardzo przyjemnie. Na palety. Na paletę. Drugie miejsce. Jakub Bednarek, Paweł Michala. 12 się wyjeżdża. Otóż dyplomik dla pana, panie kierowniku. I dyplomik dla pana, panie kierowniku. I nasza smerfetka da wam fajne takie kuka. Dziękuję. To mi zasłaniasz. Przestań, taki wysoki. Dla ciebie. Gratulacje. Pokazałeś jak się łapie. Ty, misiek, bujaj się, bo zasłaniasz jak gra. Cię dyskwalifikuje. Cicho. I teraz taki fajny... Czwarte miejsce. Najlepsiejszego. Nagroda specjalna przez głosowanie. Wygrał Kuba Bednarek z ilością 4 głosów. Brawa. Brawo. Jakie zdziwienie. Szok. Najbrzydszy zawodnik zawodu. To nie zawał? Kto to głosował? Ustawione. No dziękuję bardzo. No to brawa jeszcze raz.
można chodź. Zrobić sobie zdjęcie chodź. Na tle zwierzęcym. Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec jest. Jeszcze jest moment. Teraz zapraszamy każdego zawodnika do odebrania jeszcze... Tak, możesz sobie już wziąć, proszę bardzo. Weź mi, Artur. Trzeba zobaczyć, na pewno nie dwa, nie trzy.